Wieczór z kulturą w Polskim Radiu Olsztyn i są już razem z nami goście Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychucki, duet artystyczny obchodzący jubileusz 15-lecia swojej działalności, twórcy sukcesu Teatru Przebudzeni, istniejącego przy Ostródzkim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I właśnie myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu, uzmysłowiłam sobie, że jak się spotykamy, to zawsze rozmawiamy o przebudzonych i szczerze powiedziawszy, ja nie znam waszej wcześniejszej drogi artystycznej, waszej wcześniejszej drogi zawodowej. Zatem razem z naszymi słuchaczami tych informacji wysłucham po raz pierwszy i z wielką przyjemnością. Zatem powiedzcie, co wydarzyło się 15 lat temu? Od którego momentu liczycie swój jubileusz? 15 lat temu był taki epizod w moim życiu, który zaważył właśnie na dalszej pracy, a mianowicie po okresie pierwszej pracy w biurze, tak, za biurkiem w poważnej firmie, na poważnym stanowisku wylądowałam i po 8 miesiącach pracy tam właśnie za tym biurkiem nastąpił u mnie kryzys taki, no, powiedzmy wewnętrzny i egzystencjalny, że to przecież nie ja, że ja tak nie mogę dłużej, że ja muszę coś zrobić. No i zwierzyłam się z tego mojemu mężowi, że no, to chyba nie tędy droga, że powinnam jednak zawrócić i wrócić do tego, co kocham, co lubię, co mi w duszy gra. I rzeczywiście po takim okresie no, przerwy akurat w tym zawodzie biurowym mąż zrobił mi niespodziankę i pokryjomu w tajemnicy zapisał mnie tutaj na studium, ówczesne studium reżyserii i animacji, bodajże nie pamiętam dokładnie jak się to nazywało, ale przy Teatrze Jaracza, było to prowadzone przez chociażby pana Andrzeja Fabisiaka, pana dyrektora wówczas, i to była dla mnie ogromna, ogromna tajemnica, ale niespodzianka. I pamiętam, że właśnie w listopadzie były pierwsze zajęcia, ja z zapartym tchem pojechałam na te pierwsze zajęcia do gmachu teatru. To było jak jakiś sen, jakieś marzenie. I to zaważyło o dalszej mojej drodze. A co wtedy z panem się działo, panie Darku, 15 lat temu? No ja wtedy, można powiedzieć, no już byłem w trakcie, nie wiem jak to nazwać, bo jakąś kariery muzycznej jeszcze wtedy nie zaczynałem, ale jako taki młodzieniaszek. Można nazwać to tak naprawdę już pracą artystyczną, co prawda no dla chwalenia Boga, ponieważ grałem już no jak miałem te 15-16 lat w kościele jako etatowy organista. I tak się zaczęła moja kariera artystyczna, muzyczna. Natomiast jeśli chodzi o taką pracę teatralną, to pierwszy raz spotkałem się tak dogłębnie z teatrem po wstąpieniu do młodzieżowej grupy teatralnej Zmysł, którą właśnie stworzyła moja koleżanka Monika. A, no właśnie, i tutaj się poznaliście, tak? Bo to miało być kolejne pytanie. Tak. Kiedy wasze drogi się zetknęły? Dokładnie, ja po pierwszych tutaj praktykach w teatrze no, rozbudziły się moje zmysły twórcze. Mm-hmm. Troszeczkę poeksperymentowałam, pojechałam na pierwszy festiwal do Płośnicy. Wtedy za namową właśnie pani Elżbiety Lenkiewicz i pana Andrzeja Fabisiaka. My jako młodzi instruktorzy mieliśmy sobie pojechać i pooglądać, co się dzieje w nurcie młodzieżowym. Oczywiście za namową pojechałam, wzięłam ze sobą kilka osób z młodzieży, z mojego otoczenia. No i tam już wtedy zmysły sięgnęły granic. Wiedziałam o tym, że jak przyjadę do Ostródy, to pierwszym krokiem będzie powołanie grupy po to, żeby młodzież miała się gdzie realizować, a z drugiej strony, żeby miała też taką przestrzeń, w której ja będę miała możliwość wypełnienia również tej luki, gdzieś tej niezaspokojonej. I tak się stało. We wrześniu nasze drogi się zeszły, bo we wrześniu był nabór, był scenariusz, no i do pracy. Jaki to był dla pana okres w Zmyśle?
No pamiętam, tak, pierwsze zajęcia. No byłem zupełnie innym człowiekiem niż teraz. No teatr zmienia jednak ludzi. Pamiętam, że właśnie jakoś nie za bardzo na początku chciałem wstąpić do tej grupy. Nie wiem, miałem może jakieś blokady, też nie wiedziałem, na czym to będzie polegało. Jakoś tak pocztą pantoflową ta informacja do mnie przyszła. Wtedy to było początek chyba liceum. No i tak z koleżankami, wtedy pamiętam z Justyną Wąsik czy z Anią Pięciak. No dobra, pójdziemy, zobaczymy. I jakoś chyba tego bakcyla złapałem. I była, wtedy traktowałem to jako przygodę, jako wiadomo taki wiek nastolatka, któremu w głowie, no nie wiem, jakieś atrakcje, przygody, jakieś wyjazdy. No i, no i pozostał to właśnie pan tak, wierny no. I został pan w tym teatrze. Ta znajomość trwa, pracujecie teraz razem obchodzicie jubileusz. No i właśnie i o tym, jak później te relacje między wami się ułożyły, jak później wyglądały, o tym porozmawiamy już za chwilę w kontekście Przebudzonych oczywiście. Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychucki, duet artystyczny obchodzący jubileusz 15-lecia jest naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.